Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowszy film. Oto z tego miejsca, czyli z Ochcinek, nie inaczej. I lecimy. Na tą chwilę jest dzisiaj 11 kwietnia 2021, niedziela, więc przed pójściem do pracy na drugą zmianę postaram się dla Was nakręcić jakiś materiał. Oto z tego miejsca. Mamy kilka godzin na wędkowanie, więc zaczynamy. Jest ze mną kolega... Dawno nieobecny. Nieobecny, Karol. Siema, Karol. I powiedz, co jak? No, powiem Ci tak. Zaprosiłeś mnie na nowe łowisko, nowe wyzwania. Pogoda póki co zapowiada się bardzo dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, jak dzisiaj będziesz łowił? Bo po jednej wędce. Po jednej wędce. Dlatego, że ja należę do stowarzyszenia i... Ze względu na to, że mogę łowić na dwie wędki, więc kolega zaproszony i po jednej wędce, tak żeby było wszystko na legalu, pod moją opieką. Tak jak wspomniałeś, nowe łowisko, dzisiaj tak zwany mały rekonesansik, bo za dużo czasu na to nie ma. No i no, mówię, no zobaczymy, jak to wyjdzie. No, zanętę już przygotowałem, na początek zaczynam z pławikiem. I zobaczysz, co na spławik. Po prostu zobaczę, jak to będzie wyglądało pod spławik. Tak, więc zanęcisz sobie teraz. Rzucaj. I zobaczymy. Więc... To ile masz? 2 metry będzie, czy nie? Około 2 metrów. Około 2 metrów grunt. Kilka kul. I Karol, ile? Jeszcze sypiesz, czy na razie nie? Na razie to 4 na początek, takie nieduże. Małe takie pomarańczki. I później do nęcenia. I czekamy. I na hak co? Kukurydza. Na początek założyłem robaki. A robaki założyłeś jednak. Na początek zobaczyłem po prostu, czy w ogóle będzie się działo, nie? A więc, drodzy Państwo, widzicie, tak to wygląda. U mnie inna taktyka. Ja na dgającą szczytówkę oraz cukiereczek. Cukiereczek i... Tak, Karol spławik, ja cukiereczek i zobaczymy, co jak. Dlatego mam kilka godzin na wędkowaniu. Do 12, później godzinę musimy jechać na Kielce, mniej więcej, i 14:30 muszę być już w pracy, ogarnąć się jeszcze przed pracą, zjeść jakiś posiłek. No i tak to, drodzy Państwo, wygląda na chwilę obecną, więc zaczynamy w ten piękny dzionek. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Więc, drodzy Państwo, kawa, herbatka, ciasteczko, browiec, szluga. Jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, jedziemy z tym koksem, bo już późno. I zobaczymy, co i jak. Umie już branie. Umie na żywo branie, pierwsza ryba. I coś jest, coś jest. Długo nie było, nie? Coś mamy. I zobaczymy. Więc widzicie sami, jak to mniej więcej wygląda. Pierwsze branie, pierwsza rybka. I jest pytkę. Ja sobie usiądę. I pomalutku wędkujemy. Nawet nie wiem, co mam. Jaś, ładny. Zaś się zepnie. Przykrótki, no, ale mój 4,5 metra. I ma. No i mamy, drodzy Państwo, jazie. Pierwszą jazie z tego łowiska, więc rybka praktycznie odhaczona. Trzydzieści osiem. Pan Jaś, szybka fotka i rybka wróci
do wody. Więc zobacz, Karolku, jakie fajne. No, nie, no ładny. Widziałem, spoko, bardzo, bardzo. Fajnie, nie? Więc rybka wraca. Płyń po kość dorosłego. Baja. No i wędkujemy dalej. I zobaczymy, co jak. Nie na zero, to najważniejsze. Ile stała w wodzie? Nawet 5 minut, nie? 5 minut i od razu pierwsze branie. Więc pierwsza rybka zaliczona i zobaczymy, co dalej. Więc, drodzy Państwo, pierwsza rybka zaliczona. Czekam na więcej. No i łowimy, łowimy. Zarzucone jest tam przed siebie. Jedna wędka. No i przyniosła, jak widzieliście, od razu wskazanie jazia. Czekam na jakieś większe rybki. No i zobaczymy, zobaczymy. Więc tak mówię, kilka godzin na wędkowaniu i po 12 już musimy kończyć, więc zapowiada się prawdopodobnie fajnie, ale czy jakieś lepsze rybki, fajniejsze rybki, większe rybki będą, zobaczymy. Tak mówię, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś fajnego złowić, więc pilnujemy, łowimy i jest w pytkę. Inaczej bajecznie, Pysuś, nie inaczej. Nie inaczej. Trzymaj, Karolku. Pykniemy się. Odkręcasz. Więc twoje zdrowie, widzów zdrowie. I zobaczymy po browarku. Oczywiście bezalkoholowe, bo kierowca też. Kierowca też, browarek, ale bezalkoholowy, tak żeby wszystko było na legalu, bo jeszcze musimy wrócić. Tutaj chłopaki, widzę po drugiej stronie łódka zanętowa i heja, wywożą zestawy, a my łykamy, pilnujemy wędki. No i zobaczymy, drodzy, więc drodzy koledzy, koleżanki, wasze zdrówko. I odpoczywamy kilka godzin przed dzisiejszą pracą. Zobaczymy po drugi brzeg, chyba ślą zestawy. Chyba pod brzeg drugi, nie? A my z tej strony. Tam nęcili. Łódka płynie za czym, gdzie. Nie, ale ej, dla mnie to jest głupotą wywozić tak. No, nie, naprawdę to jest głupotą. Łódkę zanętową na 30 metr. Przecież zrzucić można. No ale jak są, no ale przecież ciszej na pewno, wiesz, nie jest, bo silnik chodzi, nie? To jest chyba głupota trochę, nie? Jeszcze co innego, stąd po drugi brzeg, gdzieś tam daleko. No ale. Wszystko jest. No, no ale tak lubią, tak mają, no to ich broszka. Dozwolone, tak. No ale dla mnie głupotą jest wywozić tak blisko zestawy. Ale cóż, nie moja brocha, nie moje. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Ja z rzutu. I zobaczymy, co jak. Pierwsza ryba jest, więc czekamy na drugą. Na pociągnięcie, odjazd. I drugą rybkę u Karola na razie nic, ale czekam, aż w tę kulę coś wejdzie. Oby. No i wędkujemy, odpoczywamy w ten niedzielny dzionek. Kolejne branie. I kolejna rybka. Zobaczymy tylko, co. Chyba nie będzie siedział tam, gdzie nęciłem. Podsypałem i ktoś przyjechał. Zobaczymy,
co mamy niedużego. Mamy karasia. O, zobacz, jaki ładny kluch. No i taki ładny karasek, czyli japoniec, trzydzieści siedem centymetrów. Dobrze. Zobacz, jaki ładny. 37. Baja. Odpływaj. Ok. I rybka zaliczona. Wędkujemy dalej. A więc u Karola pierwsza rybka. Cały poszedł czy prowadziło? Co? Wyłożył się. Wyłożył? To podejrzewam, że może być deszczu. To branie wykładane, no ale widzisz, pierwsza rybka, tak mówiłem, podsyp więcej i podejdą. Na co? Na pinkę. Na pinkę. Ale jaś. Jazia mamy. Mamy jazia. No i Karol też nie na zero, trochę mniejszy od mojego, ale cieszy. Jaś. Zobacz sobie. Widzisz? I tego. Bardzo? Nie. Masz odszew. Twoja, jak ci ręka rybą pachnie i na odwrót. No i taki jazik wraca, więc Karol też nie na zero. No i oby weszły nam rybki i będzie bajecznie. Więc machaj, będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno u mnie wygięcie kija, kolejna ryba. Za czym, gdzie ten pan rzuca? No całe szczęście, że do przodu, nie tam, gdzie łowię. A ja coś mam niedużego. Zobaczymy tylko, co. Siądziemy i pomału wyholuje zdobycz. Więc coś się dzieje. Ryba nie za duża, bo idzie pomału. Myślę, że taka do 40 cm leszczy. No, różnorodność gatunków. Jeszcze karpia. Bym chciał złowić linka i by było fajnie. Teraz leszczyk. Czyli różnorodność gatunku. Oczywiście zmiana przynęty na żółty kolor przyniosła leszczyka. I tak to mniej więcej wygląda. Więc oddaj przynętę. I rybka wraca. Płyń. I wędkujemy dalej. Przerzucam zestaw. Karol męci. Już wszystko? Nie, jeszcze zostało. Podsypał. No i zobaczymy. Na razie cisza na żółty kolor. Jeszcze z 15 minut podtrzymam, jak nie będzie efektu, tylko ten jeden leszczyk, ściągnę żółty kolor i założymy różowy, który się dipuje. Zobaczymy taki wyblakły różowy, który dipuje.
tak mówię, 15 minut, nie będzie efektu na żółtą, ściągamy, zakładamy ten różowy, więc jak się dipuje i zobaczymy co i jak. W miarę ciepło, ale mówię tak, aby przez kilka dni było ciepło, to by ruszyło się z rybami, ale co z tego, jak dzisiaj ciepło, a po niedzieli zobaczcie sami jaka temperatura zapowiada się teraz. A w przyszłym tygodniu znów koło zera. Więc taka pogoda niestabilna. No i ryba bierze, tak jak widzicie, to trzeba trafić po prostu z braniami. Dobrze, wędkujemy dalej, dalej i jest pytkę. U Karola leszczyk. No widzisz, pinka? Czyli leszczyk, pinka. No i lekko wpięty. Lekko, no. Do przodu. No ale... Uwielbiam ten ślus. Baja. Dobra, więc drodzy widzowie, tak to leciało w tym dzisiejszym dniu. Kilka godzin wędkowania przyniosło 3 ryby. 2 brania niezacięte, niewcięte. No i tak to leciało. Niedziela nad wodą zaliczona, więc zawijamy się na Kielce. O, u ciebie jak tam? Tak, widzieliście, nie? No dokładnie, no jak to się mówi, pierwsze koty za płoty. Pierwszy wyjazd zaliczony, tak jest, w tym roku. Debiut w tym roku. No nie na do zero. Do końca może udany, no, ale zerowy nie byłem. Zerowy nie byłeś, to jest najważniejsze. Spodziewałem się na pewno czegoś lepszego, ale równie dobrze mogło być gorzej. No ale widzisz, co obok nie, łowią. No, ogólnie patrząc na konkurencję, która dzisiaj tutaj była dość niemała, to dosłownie praktycznie nikt nic nie złowił. Nikt nic nie złowił. No. Po prostu aż nie do wiary. No ale taką mamy pogodę, jeszcze zimne noce, kilka dni ciepło. I tak to mój koleżko leciało, więc za tydzień prawdopodobnie tu przyjedziemy, tak? No zapraszam. Albo umówimy się na te Szymanowice. No, może... Masz. Siad. No ładnie. Asza. No ładnie tak. No, masz, Asza, masz. Masz, chodź. Cieszę się. Masz. I będzie pierwszy film w moim wykonaniu Szymanowic. A czy uda mi się złowić komplet karpi? Zobaczycie, bo nie sztuka złowić kruka. Więc jedziemy. Dzięki, że przyjechałeś, odwiedziłeś nas w ten niedzielny dzionek. Kto ma wolne, to ma wolne, a ktoś w niedzielę musi pracować, czyli ja. Więc dziękuję wszystkim swoim widzom za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że śledzicie mnie na bieżąco, że jesteście ze mną na bieżąco, na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. Jedziemy na Kielce.